Portal WRC.pl. Czy wystartuję tak, w wyborach, w najbliższych wyborach samorządowych jako kandydat na burmistrza Bogrowca? Ja przewrotnie zapytałem na dlaczego. No i padły różne argumenty, przede wszystkim takie, że dzisiaj brakuje pomysłu na miasto, w którym kierunku miasto ma się rozwijać. Nierozwiązywane są problemy, podstawowe problemy miasta, jak utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, ciągle źle funkcjonująca komunikacja miejska, chociaż kosztuje nas to bardzo dużo obecnie, bo ponad 1,6 miliona złotych. Dwa lata temu to było o połowę mniej, czyli 800 tysięcy złotych. No, zaniedbana plaża miejska, czyli takie podstawowe problemy są zauważalne na terenie miasta. No i najważniejszy problem, z którym spotkałem się, rozmawiałem z mieszkańcami, to brak dialogu, brak dobrej woli, brak współpracy, jeżeli chodzi o miasto i mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców. Tu przykład braku współpracy burmistrza z radnymi, brak umożliwienia rodzicom szkoły podstawowej nr 1 naboru do klas innych niż tylko pierwsze w szkole podstawowej nr 1 powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum. Klub Nielba również, był brak dobrej woli, aby ten sukces sportowy, który Nielba osiągnęła, nie udało się zmaterializować, czy nawet czasami często brak porozumienia z powiatem bogrowieckim jako jednostką samorządu terytorialnego. No w związku z tym, no wiadomo, że na takie coś godzić się nie możemy. Miasto zasługuje na więcej i w związku z tym podjąłem taką decyzję, że wystartuję w tych wyborach samorządowych. I najważniejsza sprawa jest to taka, aby był dialog, współpraca, rozmowa pomiędzy miastem, pomiędzy zarządzającymi miastem, a mieszkańcami i innymi grupami społecznymi. I właśnie wokół tego, to będzie jądrem naszego programu wyborczego, takim głównym przekazem czy rdzeniem programu, wokół którego będziemy budowali nasz program wyborczy, jeżeli chodzi o miasto. Króciutko Państwu tylko przedstawię takie podstawowe elementy programu wyborczego, bo później przedstawimy to w formie graficznej Państwu. Natomiast, tak jak wspomniałem, jądrem naszego programu wyborczego będzie współpraca, szeroko rozumiany dialog, natomiast będzie to obudowane kilkoma sferami. Pierwsza sfera to usługi społeczne, bardzo ważne w naszym mieście. Przede wszystkim chodzi o dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi, gdzie potrzeba jest pomocy merytorycznej tym organizacjom i zakładamy, że utworzymy takie centrum organizacji pozarządowych, które będzie wspierało merytorycznie organizacje działające w naszym mieście. Bardzo ważna jest również poprawa komunikacji miejskiej, gdyż nie jest ona dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz chcemy razem z funkcjonującymi obecnie organizacjami seniorskimi przygotować taki kompleksowy program opieki, wsparcia i aktywizacji seniorów. Drugim bardzo ważnym elementem są, nazywamy to usługi cyfrowe. Świat się rozwija, wiele rzeczy przenosi się do internetu i dwa hasła czy dwa przedsięwzięcia, które chcielibyśmy zasygnalizować. To pierwsze to utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych, które sprowadzałoby się do tego, żeby w maksymalny sposób można było załatwiać sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. A drugi to na poważnie należy się pochylić nad dostępem do internetu światłowodowego w Bogrowcu. Mamy doprowadzony sieć szkieletowa, jest doprowadzona w Bogrowcu przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową jako spółkę marszałka i teraz trzeba to rozprowadzić po Bogrowcu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to temat trudny, natomiast trzeba go podjąć z tego względu, że przyszłość tylko leży w internecie światłowodowym. Kolejnym obszarem, który chcemy zaproponować naszym wyborcom i mieszkańcom, to jest oświata, kultura, sport i rekreacja. Z takich najważniejszych tematów to na pewno chcemy umożliwić rekrutację uczniów do szkoły podstawowej nr 1 zgodnie z wolą rodziców, sprowadza się to do tego, aby umożliwić właśnie rekrutację do klas innych niż tylko pierwsze. No i bardzo ważna sprawa, modernizacja plaży miejskiej w Bągrowcu i promenada nad Jeziorem Brodskim jest w bardzo złym stanie, zaniedbana. Jest to poważny problem, który wymaga rozwiązania. No i bardzo ważną sprawą jest również rozbudowa i modernizacja Muzeum Regionalnego, które od wielu lat czeka na realizację. Czwarty obszar to infrastruktura i środowisko. I tutaj pierwsza sprawa, chociaż bardzo błaha, no to poprawa stanu czystości w mieście i utrzymania zieleni. Jest to źle prowadzone, to wymaga naprawy odwrotnie praktycznie.
Chcemy też zadeklarujemy budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Bardzo ważna sprawa dla mieszkańców, którzy no nie są w stanie kupić mieszkania od deweloperów i tutaj w związku z tym, że program rządowy ruszył, praktycznie gminy mogą z tego korzystać, dlatego deklarujemy właśnie budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. No i generalnie budowa, przebudowa i remonty ulic w mieście, z tego względu, że również pojawiła się możliwość dofinansowania ze środków rządowych tego typu zadań. I ostatnim obszarem to jest rozwój gospodarczy. Też bardzo ważny, z moich obserwacji wynika, że nie ma wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami a miastem, dlatego to jest bardzo ważne, gdyż no, nie wiadomo, przedsiębiorcy pracują przy swoim biznesie, miasto rozwija się swoim trybem, dlatego to jest bardzo ważne. Tutaj propozycją aby utworzyć Wągrowiecką Radę Przedsiębiorców, która byłaby takim organem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach dotyczących właśnie kwestii gospodarczych. Wyobrażam sobie, że to byłaby około 20-25-osobowa grupa, która spotykałaby się przynajmniej raz na kwartał, oczywiście ze wcześniej uzgodnioną agendą i dyskutowała na problemy gospodarcze, które funkcjonują w mieście. No i bardzo ważny temat, taki materialny wymiar, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, to przygotowanie, utworzenie Wągrowieckiej Strefy Inwestycyjnej. To mam to na myśli grunty, które leżą przy drodze 196. Jak jedziemy do Poznania po lewej stronie za rondem Skockim, tam jest grunt miejski, przygotowany jest już obecnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje właśnie aktywizację gospodarczą. To trzeba przygotować, a przede wszystkim promować, tak, żeby nowi inwestorzy tam się pojawiali. Podsumowując krótko, chciałem powiedzieć, że no, mieszkańcy zasługują na więcej niż to teraz wygląda. Z naszej strony jest deklaracja, żeby to było Wągrowiec rozwijał się w oparciu o dialog, o wspólną pracę, dialog z szeroko rozumianymi mieszkańcami i oczywiście w ramach tych pięciu obszarów, o których wspomniałem. Tyle, proszę Państwa, z mojej strony. Jeżeli chodzi o prezentację, tutaj taką krótką w pigułce tego, co tutaj proponujemy jako komitet wyborczy, ja jako kandydat na burmistrza w tych wyborach samorządowych. Portal wrc.pl.